Przez najbliższe kilka lekcji zajmiemy się nowościami w strukturach danych, które pojawiły się w nowym standardzie ECMAScript 6 i rozwijały w kolejnych standardach. Na pierwszy ogień idą mapy. Mapy są czymś zupełnie nowym, co pojawiło się w ES6, natomiast są podobne do czegoś, co znamy już od dawna, czyli do obiektów. I można by teoretyzować, że obiekty zostały stworzone nie do tego, żeby być mapą, nie miały oryginalnie służyć jako lista typu klucz-wartość, natomiast ponieważ bardzo często są do tego używane, nie da się ukryć, że spełniają się nie najgorzej w tej roli. Warto porównać te dwie struktury i w takiej właśnie postaci będziemy omawiać mapy. Z lewej strony mamy obiekt, z prawej mapę. Zacznijmy od tworzenia obiektu i tworzenia mapy. Jak tworzymy obiekt, możemy od razu przy przypisaniu przypisać stworzony obiekt. Możemy sobie stworzyć kilka kluczy i ich wartości. W przypadku mapy teoretycznie możemy jako parametr przekazać tablicę tablic, która będzie zawierać nasze wartości inicjalne, natomiast no bez dodatkowej pośredniej struktury w postaci tablicy nie możemy stworzyć wypełnionej mapy. Natomiast możemy stworzyć pustą mapę, a następnie używając metody set wstawić do niej kolejne wartości. Tutaj możemy od razu zaznaczyć, że na plus dla obiektów jest łatwość tworzenia. Natomiast zaletą map niewątpliwą jest to, że jako klucz takiej mapy może być dowolny obiekt. Możemy tutaj nie mieć liczby, tylko możemy mieć jakiś obiekt, powiedzmy, który ma swoją własną strukturę wewnętrzną, własny jakiś klucz, wartość. To nie musi być typ prosty. Jeśli spróbujemy sobie teraz wypisać te obiekty, to w przypadku wypisywania kluczy dla obiektu będzie to pętla for in, stworzona specjalnie dla iterowania po kluczach obiektu. W przypadku mapy będzie to pętla for all, używana dla iteratorów, natomiast ponieważ chcemy użyć, pobrać same klucze, to użyjemy sobie wywołamy na naszej mapie property keys, który da nam iterator iterujący po kluczach tej struktury. Sprawdźmy, co uzyskaliśmy z tej strony. Jeszcze raz. I co uzyskaliśmy z tej strony? Mamy klucze. Natomiast jeśli chcemy sprawdzić typ kluczy, używając typeof z lewej i z prawej, to tu widzimy, że klucze są różne. Są zarówno stringi, liczby, jak i obiekty. Natomiast w przypadku obiektu klucze zawsze są stringami, więc nawet jeśli podaliśmy liczbę jako klucz, to zostanie ona przekształcona na string. Pamiętajmy, że wtedy zachowuje się jak wyraz tekstowy, więc dodanie jednego klucza do drugiego da nam konkatenację. Połączenie jedynki z dwójką da 12, a nie 3. Natomiast w przypadku map kluczem może być cokolwiek.
nie tylko string lub symbol, jak w przypadku obiektów, więc na pewno na plus map będą kluczem jako obiekty, powiedzmy. Co jest przewagą nad naszymi obiektami. Natomiast jeszcze zauważcie, że w przypadku mapy nasze klucze zostały zwrócone dokładnie w tej kolejności, w jakiej tworzyliśmy, a w przypadku obiektów kolejność nie jest zachowana. I jest to kolejna duża zaleta. Dla wielu jest to główna zaleta map nad obiektami, to, że możemy utrzymać kolejność w jakiej elementy były dodawane, czego nam w żaden sposób nie gwarantuje obiekt, więc jeśli zależy nam na tym, żeby elementy zawsze były w przewidywalnej kolejności, to tutaj mapy wygrywają z obiektami. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić dla obu struktur, możemy dodać metodę do naszego obiektu. I to będzie metoda log, która robi to, co właśnie napisaliśmy, czyli wypisuje wszystkie nasze elementy i ją po prostu wywołamy. I tutaj do obiektu M też dodam metodę log. I też ją wywołam. Zauważcie, że tutaj nasza metoda log stała się, jak nie trudno się domyśleć, kolejnym kluczem w naszym obiekcie, więc obiekt nie ma jasnego podziału na to, co jest danymi, a co jest metodami na tym obiekcie, to jest po prostu obiekt. Natomiast w przypadku map, jeśli dodam jakieś metody, to one nie zaburzają nam danych, więc jest wyraźny podział na dane, które tworzę, ustawiam metodą set i metody rozszerzania funkcjonalności samego obiektu, które mogę śmiało robić dla obiektu po prostu M. Więc tutaj na plus, na pewno dla map, będzie podział na wartości dane, powiedzmy, i logikę. No dobra. Co dalej? Kolejną rzeczą, żeby nasze obiekty nie były tak bardzo w plecy, jest serializacja. W przypadku obiektów fajną rzeczą, bardzo przydatną jest to, że mogę sobie taki obiekt serializować, używając metody JSON parse naszego obiektu M, O, a następnie to, co nasza pierwsza metoda zwróci, zrobić, najpierw serializować, czyli JSON stringify, a następnie to sparsować metodą JSON parse. No i to, co nam zwróci, to te dwa wywołania możemy wypisać na konsolę. To samo mogę zrobić z drugim obiektem. I o ile w przypadku obiektu dostanę dokładnie ten sam obiekt i jest to bardzo wygodne często, o tyle w przypadku mapy dostanę pusty obiekt, bo po serializowaniu nasz obiekt M nie zwrócił żadnych elementów. Tutaj jest zdecydowana przewaga obiektów i o ile w takim prostym przypadku można sobie te klucze gdzieś zapisać, o tyle kiedy ten obiekt jest właściwością jakiejś większej struktury, ta struktura jest zagnieżdżona, taka możliwość serializowania całej struktury i sparsowania bywa bardzo wygodna, na przykład gdy chcemy przesłać dane po sieci. Natomiast w przypadku mapy musimy się sami zatroszczyć o to, żeby tą strukturę serializować odpowiednio i ją tworzyć, również kiedy jest częścią gdzieś zagnieżdżonej struktury, więc jeśli zależy nam, żeby te dane można było łatwo serializować, to wygrywa zdecydowanie obiekt. Dalej możemy się przyjrzeć, jak wygląda praca z obiektem
jak wygląda praca z mapą. W przypadku naszego obiektu możemy przypisać nową wartość. Możemy też tą wartość zmodyfikować używając operatora plus równa się, zwiększyć o 10. Teraz jak sobie wypiszemy naszą wartość, zobaczymy, że jest 42, bo ustawiliśmy 32 i zwiększyliśmy 10. W przypadku map oczywiście możemy też to zrobić, natomiast tutaj troszkę więcej kodu trzeba napisać, bo nie mamy tak wygodnej metody modyfikowania i ustawiania wartości, więc musimy najpierw zrobić set na kluczu foo. A jeśli chcemy zwiększyć wartość, to musimy zrobić set na kluczu foo, pobrać metodą get z klucza foo poprzednią wartość i zwiększyć ją o 10. I tutaj też możemy zrobić console log get foo. Uzyskamy to samo, natomiast modyfikacja właściwości na obiektach jest znacznie prostsza. W przypadku map jest więcej kodu napisania, więc możemy to zaliczyć na plus dla obiektów. Jako łatwiejsza modyfikacja. Co dalej? I skoro już stworzyliśmy jakąś właściwość, możemy sprawdzić, czy taka właściwość istnieje. No i tutaj w przypadku mapy, w przypadku obiektu najłatwiej jest zrobić to operatorem in, czyli foo in o. W przypadku mapy jest dedykowana metoda do tego. Która nazywa się has i pozwala nam sprawdzić, czy taka właściwość jest w obiekcie. W obu przypadkach mamy właściwość. Tutaj nie wydaje mi się, że była znacząca przewaga którejś z tych technik, natomiast można to robić, używać trzeba po prostu innych metod. Już ustawiliśmy, sprawdziliśmy, czy właściwość istnieje, no to jeszcze wypadałoby sprawdzić, jak się je usuwa. W przypadku obiektów jest to operator delete. W przypadku map jest to metoda delete. Więc tu też jest remis. Kolejną operacją, którą moglibyśmy chcieć zrobić, jest to pobranie tego, ile jest elementów w takim obiekcie. I tutaj w przypadku obiektów nie ma łatwego sposobu, żeby to zrobić. Nie ma wydajnego sposobu może, żeby to zrobić, bo łatwym sposobem jest pobranie kluczy z naszego obiektu i sprawdzenie długości tego obiektu, tablicy, która będzie wygenerowana, natomiast dla całego obiektu musimy stworzyć nową tablicę, która będzie zawierać klucze z tego obiektu i dopiero pobrać wielkość tej tablicy, co oznacza, że musimy tworzyć pośrednią strukturę, co w przypadku obiektu, który ma 6-7 elementów, nie jest problemem, ale gdyby nasz obiekt miał bardzo dużo kluczy, to by to było problematyczne. W przypadku map możemy sobie używać metody size, która wygodnie, właściwości size, która wygodnie nam powie, ile jest elementów. Tutaj mieliśmy 7 na początku, bo dodaliśmy jeszcze metodę log, a potem usunęliśmy foo, więc jest 6. Tutaj mieliśmy na początku 6, usunęliśmy też, jest 5. Wszystko się zgadza, natomiast ta metoda jest znacznie bardziej wydajna od tej, co na pewno jest na plus dla map. Nie ma w przypadku obiektów wydajnego sposobu pobierania ilości elementów. Na plus dla map jest też to, że możemy pobrać
iterator dla mapy. Po prostu mapa ma symbol iterator, który będzie pozwalał na iterowanie po wszystkich elementach w postaci obiektu, w postaci kolejnych elementów, które będą tablicami klucz-wartość. No i jest to iterator, więc możemy go używać jak iteratorów, na przykład kiedy znajdziemy element, który nas interesuje, możemy zatrzymać iterację, nie musimy pobrać wszystkich elementów, możemy wygodnie pracować z tym iteratorem, używać w pętlach for off, więc możemy naszą mapę wrzucić do pętli for, używając od razu destrukturyzacji, klucz wartość of m. I to powinno zadziałać, wróci nam klucz i wartości wszystkich. Wszystkie elementów, tego nie możemy zrobić bezpośrednio na obiekcie, bo nie wystawia on interfejsu iteratora, nie ma właściwości symbol iterator, więc iterowalność zalicza się na plus dla map. Mapa też ma jeszcze jedną dodatkową metodę, której nie ma obiekt, mianowicie metodę clear, która pozwala nam łatwo i szybko usunąć wszystkie elementy z naszej mapy, nie zmieniając referencji do mapy, więc mapa jest obiektem, który była, po prostu nie ma żadnych elementów. Gdybyśmy chcieli tak samo wyczyścić obiekt, nie nadpisując zmiennej o, musielibyśmy przeiterować po wszystkich elementach i każdy z nich usunąć metodą delete, co nie byłoby bardzo wydajne. Więc szybka i łatwa możliwość usunięcia elementów, jak widzimy mamy ich 0, też zalicza się na plus dla map. Na koniec jeszcze zestaw trzech metod, które są dość podobne w przypadku obu struktur. Mapa ma metodę keys, która zwraca iterator dla kluczy, values, która zwraca iterator dla wartości i metodę entries, która zwraca iterator taki, jaki zwraca sama mapa, czyli iterator, który będzie zwracał klucze i wartości. W przypadku obiektu musimy użyć zewnętrznej metody object.keys, ale mamy podobny zestaw metod, czyli mamy object.values i object.entries. Przy czym w przypadku obiektów to nie będzie iterator, tylko będzie to tablica kluczy, tablica wartości i tablic kluczy i wartości. Tutaj musielibyśmy sobie zrzutować tą tablicę, żeby mieć to w postaci tablicy, żeby pokazać, że to jest dokładnie to samo. Natomiast to, że w przypadku mapy jest iterator, daje znowu zalety iteratora, więc nie musimy na przykład iterować do końca. Możemy zatrzymać iterację w momencie, kiedy znajdziemy poszukaną wartość. Tutaj są puste kolekcje, bo była wcześniej wywołana metoda clear, więc muszę ją usunąć. Mam tak samo tablicę elementów z kluczami, z wartościami i tablicę tablic z kluczami i wartościami, więc dokładnie te same wartości po zrzutowaniu na tablicę. Podsumowując, wydaje mi się, że nie ma jednoznacznego zwycięzcy w tej konkurencji. Każda z tych struktur ma swoje zalety. Na pewno dla obiektu zaletą jest wygoda tworzenia i używania. Możliwość serializacji, czyli to, że rzutowanie na tekst i sparsowanie tego potem daje dokładnie ten sam obiekt. To wydaje mi się bardzo dużą zaletą w pracy z tymi strukturami, bo w wielu przypadkach jest to istotne i rozwiązuje wiele problemów automatycznie. Mapy są troszkę bardziej abstrakcyjną strukturą, troszkę bardziej oderwaną od samej konstrukcji języka,
operują na metodach, nie jest to część składowa samego języka, tak jak obiekt, który jest typem prostym, mapa jest po prostu klasą, też jest obiektem, natomiast dane trzyma w jakiejś wewnętrznej strukturze. Pozwala nam rozdzielać dane i logikę. Utrzymuje kolejność, w jakiej dodaliśmy elementy. Pozwala nam używać obiektów jako kluczy. Pozwala nam wygodnie pobrać długość, czyli ilość elementów w mapie. Pozwala nam iterować po mapie, używając interfejsu iteratora, a także mamy metodę clear, której brakuje w obiekcie. Trzeba zastanowić się, jakie cechy struktury danych, którą chcemy używać, są dla nas bardziej istotne w naszym projekcie i dobrać odpowiednią do naszych potrzeb.